Bestiariusz Słowiański, czyli rzecz o skrzetach, wodnikach i rusałkach, to książka, którą napisał Paweł Zych, a zilustrował Witold Vargas. Jest ona tak fascynująca i działająca na wyobraźnię, że nie rozstaję się z nią już od 2 tygodni, mimo że przeczytałem ją w jedną noc. Co to jest bestiariusz? Jest to taki spis i jednocześnie opis różnych stworzeń fantastycznych. W dodatku ten bestiariusz opowiada o stworzeniach z naszego kraju i z terenów naszych sąsiadów, czyli o stworach, które właściwie nadal mogą żyć wśród nas. I tak znajdziemy tu chociaż legendarnego potwora dzieciństwa wszystkich czytelników Muminków, czyli Bukę. Od razu wam mówię, kiedy zobaczycie, jak Buka wyglądała naprawdę, uznajecie, że w dzieciństwie baliście się jej o wiele za słabo. Wierzenia naszych słowiańskich przodków były tak zatłoczone i kolorowe, że naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie i na każdą okazję. Roiła się tu od rusałek, bab, duchów, demonów i diabłów. Co ciekawe, nie każdy demon był zły. Zależało to od jego charakteru, a często też od charakteru człowieka, którego spotkał. Wiele z tych stworzeń miało tłumaczyć zjawiska, których ludzie w przeszłości nie rozumieli. Takie jak na przykład ruch chmur po niebie. Podobno niektóre stwory współpracowały z czarnoksiężnikami, którzy wcale nie chcieli zawładnąć światem, a jedynie poznawać go i zrozumieć. Opisy wszystkich istot są bardzo krótkie, ale dokładne. Mówią nam, czym się dany stwór zajmował oraz gdzie można było go spotkać. Są też żarty, co łagodzi strach, jaki można poczuć, patrząc na ilustracje, które są bardzo pomysłowe, ale często makabryczne. Na książkę opisującą mity słowiańskie czekam bardzo długo. Na pewno zostanie w mojej bibliotece na zawsze i będzie intensywnie używana. Teraz pozostaje mi czekać na następną część, bo podobno w tym bestiariuszu nie zmieściły się wszystkie lokalne stwory. Polecam dorosłym oraz starszej i młodszej młodzieży. Do zobaczenia i uważajcie na Bukę.